Młodzież ze szkół powiatu oświęcimskiego powitała wakacje. W dniu zakończenia roku szkolnego odwiedziliśmy z kamerą kilka placówek w Oświęcimiu. Młodzież powiatowego zespołu nr 1 szkół ogólnokształcących imienia księdza Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu powitała upragnione wakacje. Podziękowania za solidnie przepracowany rok szkolny i życzenia udanego wypoczynku złożyli uczniom oraz nauczycielom starosta Zbigniew Starzec i dyrektor szkoły Jolanta Bąk. Na szczególne wyróżnienie i gratulacje zasłużyli stypendyści prezesa Rady Ministrów, Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, reprezentanci szkoły w konkursach przedmiotowych, wolontariusze i uczniowie ze świadectwem z wyróżnieniem. Czego można życzyć dzieciakom albo młodzieży, które kończą rok szkolny? No fantastycznych, wspaniałych, bajecznych wakacji, żeby naładowali akumulatory i ze zdwojoną energią 1 września powrócili zdrowi i cali. Powiatowy zespół nr 2 szkół ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu to jedna z wiodących placówek oświatowych w powiecie oświęcimskim. W uroczystym zakończeniu roku w PZ nr 2 wziął udział starosta oświęcimski Zbigniew Starzec. Widząc po mojej prawej stronie tą setkę, powiem kolokwialnie, kujonów, jestem dumny, że ta szkoła i ci nauczyciele, którzy siedzą po mojej lewej ręce, tak doskonale edukują w tej placówce, że możemy się pochwalić dzisiaj setką uczniów, którzy otrzymują dzisiaj wyróżnienie i świadectwo szczególne paski. Uczniowie i nauczyciele powiatowej trójki pożegnali rok szkolny, powitali wakacje. W uroczystym zakończeniu roku szkolnego w powiatowym zespole nr 3 szkół technicznych i ogólnokształcących imienia porucznika Stefana Jasińskiego w Oświęcimiu wziął udział starosta oświęcimski Zbigniew Starzec. Jestem bardzo dumny z nauczycieli powiatowej trójki, że tak fantastycznie potrafią doprowadzić Was do tego miejsca, w którym w tej chwili jesteście. Dość o rzeczach nudnych, bo przed nami wakacje. Chciałbym Wam życzyć, tak jak Pani Dyrektor, może dobry pomysł, abyście nie prześcigali w naciąganiu kasy rodzicom, że chcecie na przykład pojechać na Karaiby, może, bo Pani Dyrektor Gawłowska ogłosiła konkurs na najlepsze zdjęcie. Chciałbym było pojechać w fajne miejsce, żeby, mówiąc kolokwialnie, wynieść całą konkurencję. Dla tych wszystkich uczniów, którzy osiągnęli na różnych przestrzeniach, nie tylko tych edukacyjnych, jakieś tam sukcesy, myślę, że spektakularne, przygotowaliśmy wspólnie z zarządem zaproszenie. To nie łapówka. Zaproszenie na dzisiejszy, jutrzejszy koncert z tytułu Live Festival Poświęci. Pozostawiam gesty Pani Dyrektor i wychowawcy. Mam nadzieję, że lista jest najpierw przygotowana. Także bardzo, bardzo serdecznie gratuluję tym osobom, które zostaną wyróżnione. Zakończenie roku szkolnego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Oświęcimiu przebiegało w bardzo radosnej atmosferze. Wychowankowie przygotowali ciekawy program artystyczny. Można też powiedzieć, że rozpoczęcie wakacji to nie jedyny powód do świętowania. Po latach oczekiwania materializują się bowiem plany modernizacji i rozbudowy bazy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Powstanie bardzo nowoczesny obiekt rzeczywiście. Były bardzo długie i szerokie konsultacje, żebyśmy czegoś nie przegapili, żeby wszystkie funkcje, które są niezbędne do edukacji specjalnej w tej nowej siedzibie się pojawiły. No i myślę, że inwestycja rzeczywiście największa chyba w historii powiatu oświęcimskiego, bo wydatkowana kwota na jedno przedsięwzięcie to kwota na dziś około 36 milionów. Mamy nadzieję, że ona się już nie zwiększy, od pocichu nadzieję, że troszeczkę się zmniejszy, bo wiadomo, że budynek budynkiem, a później wyposażenie specjalistyczne, ale tak jak powiedziałem, te długie konsultacje spowodowały, że
chyba przemyśleliśmy dogłębnie funkcjonalność tej nowej siedziby. Nie chciałbym zdradzać za wcześnie, ale również małe pomieszczenie basenowe do ćwiczeń w wodzie z hydroterapii również się w tym przedsięwzięciu znajdzie, także myślimy o wszystkim, o nowej hali sportowej, o boiskach na zewnątrz. No wreszcie te dzieciaki będą mogły być godnie edukowane. Optymizmu mamy dużo i od dłuższego czasu ten optymizm pozwala nam cierpliwie czekać na realizację najważniejszego zdarzenia w historii, 55-letniej historii szkolnictwa specjalnego w Oświęcimiu, w powiecie oświęcimskim. Te informacje, które płyną ze starostwa powiatowego, z zarządu powiatu, brzmią już bardzo poważnie i bardzo konkretnie. Dla nas oznacza to, że oprócz wytężonej pracy od 1 września będziemy uczestniczyć od samego początku w budowie, modernizacji obiektu na ulicy Obozowej i takiej bardzo, bardzo rozległej budowie, więc będziemy patrzeć na to, na tą naszą przyszłość od fundamentów do finału. Mamy nadzieję, że to się wszystko szczęśliwie w ciągu najbliższych 2-3 lat ułoży. Mam nadzieję, że teraz będziecie mieć najpiękniejszą, najnowocześniejszą i najlepiej wyposażoną placówkę edukacyjną w powiecie oświęcimskim i nie tylko.